mieszkam w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Nasza sala główna ma charakter dziedzińca przykrytego szklanym dachem, a boczne korytarze zdobią toskańskie kolumny i gwiaździste łuki arkad. W tym prawie stuletnim wnętrzu znalazły schronienie minerały, skały, skamieniałości, dokumentacja pracy wielu pokoleń polskich geologów. Zgromadziliśmy najpiękniejsze skarby przyrody nieożywionej. W muzeum zgromadzono ponad 500 000 okazów geologicznych. Najciekawsze z nich można zobaczyć na wystawie stałej. Największym okazem jest skamieniały pień drzewa karbońskiego, a na uwagę zasługuje też fragment pokładu węgla kamiennego. Jednymi z najbardziej spektakularnych skamieniałości w naszym muzeum są szkielety ssaków pleistoceńskich. Mamut włochaty to zarówno symbol epoki lodowcowej, jak i naszego muzeum oraz bez wątpienia ulubieniec odwiedzających. Nasz mamut ma ponad 3 metry wysokości, prawie 6 metrów długości, a jego imponujące ciosy mierzą 3,5 metra. Szkielet ten zrekonstruowano w roku 1957 z materiałów kostnych ze stanowiska Pyskowice. Na co dzień większość okazów geologicznych zgromadzonych jest w magazynie zbiorów muzealnych, prawdziwym skarbcu niezwykłości. Na wystawie stałej Muzeum Geologicznego prezentujemy blisko 4000 okazów. Jednak to magazyn jest prawdziwym królestwem zbiorów. Szkielety zwierząt pleistoceńskich, które cieszą się tak ogromną popularnością wśród zwiedzających, są niewielką częścią zbioru paleontologicznego. W tym dziale najliczniejsze są skamieniałości zwierząt bezkręgowych. Ślimaki, ramienionogi, małże, jeżowce, belemnity i amonity świadczą o niesamowitej różnorodności życia w minionych epokach geologicznych. Niezwykle ważne miejsce w naszych zbiorach zajmują minerały i skały. Posiadamy kolekcję z głębokich otworów wiertniczych, odsłonięć i kopalń. Są one dokumentacją rozpoznania budowy geologicznej naszego kraju, odkryć surowców mineralnych i badań procesów kształtujących naszą planetę. Geologia to też ziejące ogniem wulkany, z których gorąca magma, płynna skała wypychana jest z wnętrza Ziemi. W wyniku wielu procesów geologicznych tworzą się różnego rodzaju skały i minerały, które tak licznie prezentujemy na naszej wystawie. Zanim jednak okazy trafią na wystawę lub do magazynu zbiorów, nadajemy im numer katalogowy, wpisujemy do inwentarza, a później opisujemy i kompletujemy dokumentację naukową. Dinozaury to bez wątpienia jedne z najbardziej fascynujących zwierząt. Tropy znalezione w okolicach Gór Świętokrzyskich i rekonstrukcja jurajskiego dilofozaura, którego tutaj pieszczotliwie nazywamy dyzio, wzbudzają duże zainteresowanie wśród zwiedzających. Co roku we wrześniu urządzamy dyziowi urodziny. Frekwencja podczas tego wydarzenia pokazuje, że ma on swoich wiernych fanów. Magiczną porą na zwiedzanie jest późne popołudnie, a szczególne wrażenie muzeum robi podczas nocy muzeów. Spacery tematyczne, prelekcje, spotkania z geologami, gry muzealne. Jednym słowem, bogactwo edukacyjne Muzeum Geologicznego. Wśród minerałów na szczególną uwagę zasługują surowce mineralne, które od wieków były pozyskiwane przez człowieka. O tym mówi nasza nowa wystawa, w całości poświęcona surowcom.